No cześć, dzisiaj animacja Transformers Iskra Ziemi. Jest to dla mnie całkiem nowa animacja. Obejrzałem parę seriali, no oczywiście zaczynając od G1 serii. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze. Jedyna ciekawostka, jaka mnie zainteresowała po ostatnich nie najlepszych Transformerach, jakie widziałem, jeżeli chodzi o Iskrę Ziemi, to, że jest to bezpośrednia kontynuacja serii G1, zrealizowana już w animacji komputerowej, nawiązująca do naszych pierwszych Transformerów. No i tutaj mamy wszystkie nasze główne postacie, jakie znajdowały się właśnie w tamtych animacjach, łącznie z Megatronem. Nasze Transformery mieszkają na Ziemi. Wojna Autobotów i Decepticonów się skończyła. No wszystko wydaje się, że dotarło do mety i się uspokoiło. No niestety, ale pojawia się na horyzoncie nowe zagrożenie. A oprócz tego, można powiedzieć, dwójka naszych głównych bohaterów młodzieżowych natrafia na protoformy Autobotów, Transformerów, no i stara się pomóc im dostosować do życia na Ziemi, pokazując, kim są. A oprócz tego muszą stawić czoła nowemu zagrożeniu, które tak łatwo nie odpuści i z przyjemnością przejmie kontrolę nad znaleziskiem naszej dwójki. Bardzo ciekawy serial, bardzo przyjemnie się go ogląda. Jak na razie jestem z niego zadowolony, więc dobrze to wróży na przyszłość. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!